Witamy na podcaście 8A i 8akademii.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Tomek Kobielski. Cześć Tomek. Cześć Piotr. Tomek prowadzi agencję wyprawową Adventure24, z którą my jako sklep współpracujemy. Tomek był już naszym gościem, rozmawialiśmy właśnie o agencjach wyprawowych, czym się one zajmują. Rozmawialiśmy również o butach w góry wysokie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trekkingu w Himalajach. Tomek, to dla wielu taki wyjazd, może i wyjazd życia, jest czy jeden z najważniejszych takich wyjazdów, więc decyzja też musi być podjęta rozsądnie, gdzie i z kim i jak pojechać. Powiedz mi, czy taki trekking można sobie zorganizować samemu? Wiesz co, oczywiście tak. Ja zresztą nigdy nie powiem, że nie można zorganizować sobie samemu wyjazdu w góry, tak, czy na trekking. Jest oczywiście taka możliwość, tylko no, jak zawsze są pewne różnice pomiędzy wyjazdami, które organizujemy sami, a takimi, które organizujemy z profesjonalną agencją wyprawową. O tych różnicach pewnie powiemy. Natomiast no tak, Nepal jest stosunkowo bezpiecznym krajem, jeżeli chodzi o wyjazdy. Natomiast no, ważniejszą, myślę, tutaj kwestią jest kwestia bezpieczeństwa, bo to są jednak góry najwyższe, więc trekkingi są również w rejestrach 4-5 tysięcy metrów i powyżej, więc to już nie jest mało, bo to są wysokości powyżej alpejskich szczytów. No i bardzo często wchodzi temat chorób wysokościowych, nawet na trekkingach. No i tutaj już trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy samemu, czy jednak z kimś, kto mówi w twoim języku, dokładnie rozumie, jeżeli coś ci się wydarzy, co tobie jest i może na to zareagować, bo z lokalnymi przewodnikami bywa różnie pod tym względem. Wiadomo, że jeżeli to nie jest twój język ojczysty, to ktoś może niuansów nie zrozumieć. Czy taki wyjazd, taki trekking, to taki bardziej jest wycieczka, czy wspinanie? Powiedziałeś, że gra wysokość, natomiast czy jakieś inne takie trudności techniczne występują na trekkingu? Nie, na trekkingach trudności techniczne nie występują, natomiast no, praktycznie większość czasu spędzanego na trekkingu poruszamy się na znacznych dla nas wysokościach. Tak jak wspomniałem, no, wysokości alpejskie i wyższe. Bo tam na tych trekkingach bardzo szybko znajdujemy się w rejestrach powyżej 3, a potem 4 tysięcy, bo to jest zaledwie kilka dni, więc to jest trudnością i to bardzo wyraźnie widać, że jednak ludzi to męczy, że, bo sama trasa jest łatwa, widoki są takie, wiesz, często w tych dolnych partiach, że to po prostu idziemy jakimiś ścieżkami po lesie, więc to się tak wydaje, że nie jest to rejon tak wizualnie trudny, no ale chodzenie na wysokościach robi swoje. Czasami są przepaście i czasami są na przykład mosty wysokowiszące, więc ludzie, którzy jakiś problem by mieli z lękiem przestrzeni czy z lękiem wysokości, to tutaj dobrze by było o tym porozmawiać i to skonsultować, bo niektóre ze ścieżek faktycznie no, przebiegają tak, że ta przepaść jest dosyć blisko, czy też musimy przejść nad dużym jarem, dużą doliną, wiszącym linowym mostem. No i osoby, które miały problem z wysokością, tutaj jednak mogą to odczuć. Ale rozumiem, że na taki wyjazd zabieracie osoby, które nie mają doświadczenia alpejskiego, tatrzańskiego, nawet też chyba nie trzeba mieć, a już nie mówiąc o doświadczeniu wspinaczkowym. Doświadczenie wspinaczkowe nie jest zupełnie potrzebne, no chyba, żeby ktoś przy okazji trekkingu miał jeszcze jakieś dodatkowe plany, bo wiadomo, że idąc tymi dolinami himalajskimi otaczają nas wspaniałe szczyty i czasami na niektóre z nich można wejść. Jeżeli to wcześniej się zaplanuje, to wtedy oczywiście to doświadczenie takie zimowe, bardziej wysokogórskie zdecydowanie tak, natomiast na sam trekking nie.
I praktycznie osoba, która jest zdrowa, jest osobą aktywną, nie wiem, jeździ na rowerku, chodzi sobie na fitness, tak, czy nie wiem, troszeczkę biega, absolutnie jest w stanie na każdy z trekkingów pojechać. No, nie polecam jeżdżenia na trekkingi, mimo tego, że one są łatwe, tak za biurkę, jak to się mówi, tak, bo jednak kilka tygodni spędzanych na wysokości, jeżeli ktoś nie ma kompletnie żadnej kondycji, no, może silnie uprzykrzyć pobyt, a być może nawet uniemożliwić dotarcie do końca. Ile trwa taki trekking? Trekkingi, zależnie od tego, gdzie idziemy, trwają zazwyczaj 2-3 tygodni. Te najkrótsze to są na przykład trekkingi do sanktuarium Annapurny. One praktycznie cały wyjazd w okresie około 2 tygodni się zawiera od wylotu do przelotu z Polski. Natomiast jak na przykład chcemy do Everest Base Camp, do bazy pod Everestem dojść, ten trekking jest już dłuższy, też wchodzi na wyższe wysokości, bo baza pod Everestem jest na wysokości no już około 5400 metrów nad poziomem morza, a wchodzi się też na punkt widokowy Kalapatar, który jest 5600, czyli to już jest wysokość Elbrusa, zwróć uwagę, a to jest ciągle trekking, tak? Dlatego mówię o tych wysokościach, że o tym trzeba myśleć. Trekking pod Everest trwa 3 tygodnie, dlatego że samo dotarcie do tej bazy 5400, potem ten Kalapatar 5600 powoduje, że my musimy się bardzo spokojnie aklimatyzować w czasie tego trekkingu i są takie wręcz miejsca dwa, czasami trzy przystankowe, gdzie się nawet 2 dni zatrzymujemy, żeby organizm zdążył przyzwyczaić się do wysokości, więc zanim dojdziemy do Everestu, to tak 9-10 dni trwa. No więc przylot, wylot, no jakiś zapas na zwiedzanie Nepalu, bo to jest jednak piękne miejsce, no to 3 tygodnie trzeba mieć. Więc jest to raczej wysiłek kondycyjny niż taki techniczny. A w takim razie te trekkingi, powiedziałeś, że mają różną długość, mają różne wysokości się osiąga, ale też ich jednak jakaś tam techniczna trudność występuje, czy w ogóle nie ma różnicy między nimi? Mówiłeś o przepaściach, tak? Jakieś ścieżki, przełęcze? No tutaj trzeba by jakby wejść głębiej i rozróżnić jakby, o którym z trekkingów mówimy, bo na trekkingu pod Everest tam jest duża różnorodność, bo najpierw jest tak, że poruszamy się, lecimy do Lukli, jesteśmy już od razu na 2800 metrów nad poziomem morza, stąd właśnie mówię o tej aklimatyzacji i te pierwsze 2 dni to poruszamy się w takim terenie no, w zasadzie podobnym do naszych Tatr na dole, czyli wśród lasów, wśród głazów, koło rzek, ale też przekraczamy właśnie wiele mostów wiszących i tam jest to taka sobie wędrówka dosyć łatwym, no nie wiem, charakteru Tatr zachodnich szlakiem, tak? Natomiast już po kilku dniach zaczynamy już wchodzić w takie rejestry już bardzo wysokogórskie. Ten las się kończy i już coraz częściej pojawiają nam się skały. Tak? Nie ma wspinania po skałach, ale są takie czasami, że się chodzi półkami skalnymi, zachodami i wtedy przy przejściach są czasami jakieś momenty, niezbyt jakieś długie, ale są momenty po kilkadziesiąt metrów, czasami po kilkaset ścieżek, które no, jeżeli na przykład obok nas idą jaki, których w Himalajach często spotykamy, to tu trzeba bardzo uważać i na przykład zwrócić na to uwagę, żeby iść od strony stoku, a nie z zewnętrznej, bo zdarzały się w Himalajach sytuacje, że idące jaki po prostu zrzucały turystów w przepaść, którzy szli po zewnętrznej. Więc trekking trekkingiem, mówimy, że jest łatwy, ale jednak są takie elementy, gdzie trzeba uważać. To samo na mostach. Te mosty są bardzo wąskie, wiszące i niektóre z nich mają dziesiątki, albo nawet, nie wiem, ze 100 metrów i dłużej. I teraz wyobraź sobie jaka, który z naprzeciwka idzie, no nie za bardzo jest jak się z nim minąć, więc no są takie innego rodzaju zagrożenia i trzeba na to zwracać uwagę. No ale to już, jak już powiedziałeś, że przychodzi tam jak takim terenem, no to już naszym słuchaczom też da jakieś wyobrażenie, jakie tam są trudności, że to po prostu musi wąska, ale jednak ścieżka.
To jest prawda. To są ścieżki czasami z jakimś tam nastromieniem rzędu kilkudziesięciu procent, ale raczej po prostu są to ścieżki. Szersze, węższe, ale ścieżki, więc nie jest to teren trudny. Jak sprzętowo trzeba się przygotować na taki trekking? Sprzęt jest bardzo praktycznie analogiczny do chodzenia turystycznego, nie wiem, w Tatrach naszych. Czyli no wiadomo, że musimy mieć, nie potrzebujemy żadnego specjalistycznego sprzętu, ale musimy mieć na pewno dobre trekkingowe buty, wygodne, dlatego że no jednak odcinki dzienne są wielogodzinne, w związku z tym dobry, wygodny but jest absolutną podstawą. Musimy mieć no dobre jakby też outdoorowe ubranie, tak, czyli jakby cała bielizna termiczna, jakieś polary, czy też kurtki typu Primaloft. Na wieczory absolutnie polecam na przykład jakieś cienkie puchówki, sweterki puchowe, no bo w Himalajach po zachodzie słońca, nawet jeżeli to jest ta pora jakby przedmonsunowa czy pomonsunowa, kiedy w Himalaje chodzimy. Tu warto powiedzieć, że najczęściej chodzimy pomiędzy marcem a końcem maja, potem mamy monsun i potem druga taka pora trekkingowa idealna jest mniej więcej od początku września, czasami końca sierpnia do listopada końca, tak? To są takie dwa okresy, w których się po prostu w Himalaje chodzi. Także no, wieczory są chłodne, więc trzeba mieć jakby, no trzeba mieć oczywiście czapki, trzeba mieć rękawiczki, to absolutnie tak. Ale żaden specjalistyczny sprzęt, na trekking nie są potrzebne żadne tematy raków, czekanów, uprzęży, tak, tam się nie wiążemy. Typowy sprzęt turystyczny do chodzenia w takich, powiedzmy, górach typu alpejskiego, ale mówię pozalodowcowo, tak, czyli tak jak na przykład Tatry. Jakie to są temperatury i jak one się zmieniają w ciągu tego trekkingu, w ciągu dnia, w ciągu i w nocy? Wiesz, to jest takie pytanie z cyklu dosyć trudnych, a my często te pytania mamy od ludzi, ale wiesz, to są najwyższe góry świata, w związku z tym no bywa różnie, no ale średnio powiem, że w czasie dnia, jeżeli nie mamy jakiegoś sytuacji załamania pogodowego, czy jakiś deszcz, czy no wiadomo, że w Himalajach może się też zdarzyć i opad śniegu, czy czasami jakiś trochę gradu, to jeżeli takich sytuacji nie mamy, no to w zasadzie te dni są bardzo ciepłe, szczególnie w tych pierwszych dniach, więc idziemy, no nie wiem, no jest to powiedzmy 10-15 stopni, a w słońcu nawet może być więcej. Jeżeli to są jakieś dni mocno nasłonecznione, to może być i 20, więc to w czasie dnia jest ciepło. Ale tak jak wspomniałem, w Himalajach dosyć szybko mamy ciemność, bo w zasadzie po godzinie 18 zawsze jest praktycznie już ciemno i kiedy słońce nam zajdzie, to chłód już jest konkretny i są bardzo duże amplitudy i są przymrozki nocne. Także jeżeli no nad ranem często mamy sytuację, że jest zamrożona woda, zamrożone kałuże, czy też nawet gdzieś śnieg leży na trawie czy wokół nas. Także ta amplituda temperatur jest rzędu kilkudziesięciu stopni. Chodzimy z ciężkim plecakiem, czy co w ogóle w plecaku trzeba nosić na takim trekkingu? Kiedy my organizujemy trekkingi, to nie chodzimy z ciężkimi plecakami, dlatego że no, dajemy też zarobić miejscowym ludziom, tak? Więc wynajmujemy porterów lub wynajmujemy jaki, o których mówiłem, i ten główny sprzęt jest jakby noszony, tak? Te duże nasze bagaże, duże plecaki, więc mamy do nich zawsze dostęp wieczorem przed spaniem, no i potem oddajemy je rano do niesienia. Natomiast idziemy z małym takim dziennym plecakiem rzędu 30-40 powiedzmy litrów, tak żeby mieć w nim zawsze kurtkę goreteksową, żeby mieć jakiś dodatkowy polar, żeby mieć jakieś rękawiczki, przynajmniej polarowe, czapkę na zmianę, bo te czapki warto mieć dwie, taką od słońca na przykład z daszkiem, tak, jakieś buffy i tak dalej, ale bywa, że jest zimniej i jednak tą czapkę taką typowo zimową też trzeba mieć. No i oczywiście jakieś kwestie batoników, jakichś przegryzek, tak, także plecaki generalnie
generalnie lekkie. Typowo jednodniowa wycieczka. Typowe na jednodniowe wycieczki, czyli, dokładnie. Czyli cały zapas, śpiwory, zapasowa odzież, to wszystko nie idzie na naszych plecach. Nie idzie. Oczywiście takich turystów również się spotyka w Himalajach, którzy no, mają taki wybór, że noszą wszystko sami. Nie do końca zazwyczaj wiem, czy to jest kwestia, nie wiem, oszczędności pieniędzy, ale może po prostu podejścia takiego może bardziej sportowego. My osobiście grupom to odradzamy z tego względu, że no jakby poziom zmęczenia przy chodzeniu z takim ciężkim plecakiem zazwyczaj jest tak silny, że ludzie no, robią to często kosztem dotarcia do końca trekkingu. Więc osobiście uważam, że warto jest po prostu ludzi w Nepalu wspomagać, dać im zarobić. To nie są jakieś bardzo wielkie pieniądze. No i dzięki temu po prostu chodzić z małym, takim jednodniowym plecakiem. Gdzie się śpi na takim trekkingu? Na trekkingach, tych, o których ja tutaj opowiadam, czyli Baza pod Everestem, czy Sanktuarium Annapurny, czy ten Annapurna Circle, tak? Czyli jakby trekking dookoła Annapurny, to są te, które my najczęściej robimy, choć oczywiście nie tylko, to tam śpi się zazwyczaj w lodżach, czyli takich chatkach, no, czymś w rodzaju powiedzmy schronisk, aczkolwiek no, one mają trochę inny wygląd niż nasze typowe schroniska. W tych lodżach są pokoiki, zazwyczaj dwuosobowe i jest taka duża sala wspólna, która jest częściowo jadalnią, częściowo taką salą po prostu do posiedzenia, do poczytania książek, do jakichś wspólnych rozmów, spotkań. Także naprawdę fajnie to wygląda i w tych lodżach oczywiście też są, jakby gotują, czyli jakby przygotowują posiłki w kuchniach, no i dają nam po prostu bardzo fajne, ciekawe, lokalne, ale nie tylko jedzenie. Także na trekkingach praktycznie nie śpi się w namiotach, chociaż są takie miejsca, gdzie można. I my na przykład robimy taką ciekawostkę w Everest Base Camp, ale tylko wiosną, kiedy są wyprawy himalajskie na Everest, kiedy są wyprawy himalajskie na Lhotse, to robimy jako atrakcję dla naszych uczestników spanie pod namiotami faktycznie w bazie, konkretnie pod Everestem, dlatego że akurat nasi partnerzy himalajscy nie tylko organizują trekkingi, ale organizują właśnie wspinanie na Everest, Lhotse i inne poważne góry. I mamy tę możliwość, żeby tak jak wspinacze, wspinający się na najwyższe himalajskie szczyty, przespać się noc w prawdziwej himalajskiej bazie. Więc to jest jako atrakcja. Ale nie ma takiej potrzeby, jeżeli osoby nie chcą w tym momencie spać, mogą spać w lodży, która jest oddalona tam około 2,5 godziny od bazy. A propos tego wyżywienia, czy wegetarianie mają jakiś problem? Domyślam się, że żadnego, ale jeżeli ktoś nie je mięsa, to będzie zainteresowany. Nie mają żadnego problemu, dlatego że w Nepalu wręcz praktycznie podstawą jedzenia bardzo często są posiłki bezmięsne. Mięso akurat w Nepalu jest raczej rarytasem, więc my je często jemy, ale jak się obserwuje lokalnych ludzi, to oni mięso jedzą albo w małych ilościach jako dodatek, albo w ogóle go nie jedzą. Więc często są to potrawy typu ryż z warzywami, z makaronem, soczewica właśnie, którą wegetarianie bardzo lubią. Taka potrawa bardzo typowa nepalska, dal bhat, która się nazywa, no to jest właśnie soczewica i ryż. To jest z nazwy po prostu z nepalskiego języka. Do tego jakieś właśnie warzywka, sosy, tak to wygląda. Także nie ma problemów, jest mnóstwo, nie wiem, rodzajów jakichś pierożków, momo nazywających się, one są też bezmięsne, makarony z warzywami, bezmięsne, więc jest mnóstwo bezmięsnych dań. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby osoba nie jedząca mięsa bez problemu funkcjonowała. A jak wygląda jedzenie w ciągu dnia? Czy te batony, o których mówiłeś, trzeba zabrać ze sobą z Polski? Czy można coś kupować na miejscu? Czy dostaje się jedzenie na cały dzień? Mhm.
To jest oczywiście trochę zależne od opcji, którą jakby przyjmiemy, bo mamy trekkingi, na których są wyżywienia, a mamy też takie, gdzie grupa wybiera sobie, że na przykład, nie wiem, jest śniadanie w cenie, w lodży, natomiast już pozostałe jedzenie jest jakby we własnym zakresie do kupienia w lodżach. No to się właśnie wiąże z preferencjami tego, co ludzie jadają, tak? Więc my też często już w takim kierunku idziemy, bo zauważyliśmy, że te preferencje żywnościowe są tak rozległe, że dosyć trudno jest jakieś takie wspólne menu czasami przygotować. Natomiast tak, je się normalnie świeże, przygotowane posiłki w lodżach. Batony to są raczej przegryzki pomiędzy, dlatego że śniadanie jemy w lodży, lunche jemy też w lodżach, które są na trasie w ciągu dnia trekkingu po drodze, gdzieś po prostu się w takiej lodży zatrzymujemy na lunch i kolację jemy w kolejnej lodży, do której przychodzimy na noc. Więc te takie kwestie jakichś batonów, czy czekolad, czy jakichś innych przegryzek, to są raczej po prostu pomiędzy, tak, tymi miejscami głównych posiłków. I jeżeli ktoś by chciał coś bardzo specjalistycznego, nie wiem, jakieś batony białkowe, czy takie, wiesz, no rzeczy, których być może w Nepalu będzie ciężko dostać, no to warto wtedy je przywieźć z Polski. Ale jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, je czekolady czy takie jakieś typowe batony, to w ogóle nie ma takiej potrzeby, bo w Nepalu, w Katmandu, w stolicy jest mnóstwo sklepów, gdzie można wszystko kupić. A zresztą w tych lodżach pomiędzy też można kupić jakieś różnego rodzaju batony, więc nie jest to konieczne, żeby ze sobą wieźć, aczkolwiek no, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli to kupujemy w lodży, no to będzie to pewnie troszkę droższe, no bo ktoś tam to na własnych plecach przynosi. W Himalajach nie ma dróg dojazdowych, więc wszystko przychodzi na albo plecach portera, albo na jakach. Więc stąd jakieś tam, powiedzmy, wyższe ceny w lodżach. Ale generalnie wszystko jest dostępne. Jest woda mineralna dostępna. Są też innego rodzaju różnego napoje i gazowane, i te napoje bardziej dla uciech. Wszystko jest w lodżach do kupienia. Ja się pytam o te wyżywienia wegetarian, bo ja bardziej podróżowałem czy po Rosji, czy po republikach byłego Związku Radzieckiego. No i tam oczywiście inna kultura żywienia jest. Lepiej jest w miejscach, w których ci, nazwijmy to, westmeni przyjeżdżają i ci miejscowi są przyzwyczajeni do tego, że ktoś jest wegetarianinem. Na przykład w takim Kirgistanie było dużo lepiej niż na przykład na Syberii, gdzie byłem dziwolągiem. Nie? I czasami ze sobą wożę jakieś takie awaryjne jedzenie, że jak już nic nie dostanę do jedzenia, to coś wyciągnę, jakich liofa czy coś takiego, ale oczywiście w tych krajach, o których mówimy, to wegetarianizm jest tak popularny, że bardzo, że to nie jest żaden problem. Jakiś sprzęt, jeżeli coś nam się zepsuje, czy można dokupić po drodze? Na trekkingu pod Everest mamy dwudniowy przystanek w Namche Bazar. I w tej miejscowości są regularne sklepy outdoorowe, więc tam jeszcze można dokupić. Natomiast w żadnym innym miejscu nie. Natomiast w samym Katmandu jest całe mnóstwo sklepów ze sprzętem i to takich firmowych. Jest też mnóstwo sklepów, z czego Nepal słynie, z podróbkami producentów. Tego sprzętu akurat nie polecam, bo on jest bardzo słabej jakości. I mimo tego, że ma metki znanych producentów i duże logo, no to niekoniecznie spełnia te parametry, które powinny te sprzęty spełniać. Tak? To są jakieś podrabiane zupełnie ociepliny, podrabiane polary i potem no jednak ten nasz komfort jest skrajnie inny, ale jest też przynajmniej kilka sklepów markowych w Katmandu. No z tym, że ja raczej nie polecam, żeby tam na miejscu, no chyba, że ktoś czegoś zapomni albo coś mu się spodoba jako uzupełnienie, ale polecam, żeby jednak w ten sprzęt zaopatrzyć się tutaj, Piotr, i pojechać tam. Bo wiesz, też pytałeś o długość trwania. My mamy te programy dosyć takie obfite i nabite, więc tam też znowu tak dużo tego czasu na to, żeby chodzić na jakieś zakupy, nie ma. Więc jeżeli nagle potem okazuje się, że ktoś czegoś nie ma i musi szukać, no to są to jakieś niepotrzebne tracenie czasu czy jakieś, powiedzmy, nerwówki. Nie są one nikomu potrzebne. Także ja polecam ten sprzęt jednak zabrać ze sobą, ale oczywiście niektóre rzeczy gdzieś tam dobrać można. No jakby było zupełnie źle i coś się, nie wiem, nam popsuje,
no to myślę, że można by było się dogadać czasami w lodżach, czasami jakieś może troszeczkę używane rzeczy z jakiegoś second handu, z właścicielami lodży, to takie miejsca bywają i bywają pojedyncze miejsca z wypożyczalniami. Ale tak jak mówię, no gdzieś wchodzenie jednak w góry mimo wszystko wysokie, nawet jeżeli to jest tylko trekking i wchodzenie bez sprzętu, no nie polecam takich rozwiązań. Jakie odcinki dziennie pokonujemy w kilometrach czy w godzinach? Ja nie posługuję się, Piotr, zresztą jak większość ludzi gór, kilometrami w górach, choć oczywiście dzisiaj sprzęt typu zegarki z GPS-em nam to pokazują i wiele osób potem z tego korzysta. Raczej może rozmawiajmy o godzinach, bo te dni, wiesz, czasami krótsze w odległościach kilometrowych potrafią być dniami wbrew pozorom trudniejszymi, a nie łatwiejszymi, jeżeli jest duże przewyższenie albo jakaś większa trudność terenu. Co do godzin, w Himalajach zazwyczaj po śniadanku wychodzi się około godziny 8 rano z lodży. Idziemy do 12, do 13 z wolniutkim krokiem kilka godzin i mamy lunch po drodze w jakiejś takiej lunży. I znowu idziemy kilka godzin do lunży, w której będziemy po prostu spali. Tak? Także 5-7 godzin. Bywają też odcinki czasami troszeczkę dłuższe, że to będzie dzień na przykład 9-godzinny, ale mówię wolnym krokiem, na spokojnie, z przystankami na przegryzki, na picie, z przystankiem na lunch, więc to nie są takie dni, wiesz, gdzie my po prostu biegamy, czyli typowy taki górski w zasadzie dzień, taki jaki nawet miewamy w Polsce, tak? Jakieś całodzienne chodzenie po Tatrach, czy Beskidach, czy innych górach. Że idziemy sobie na spokojnie cały dzień. No też ludzie chyba po to na trekking jadą. To nie chodzi o to, żeby w 3 godziny dojść do kolejnej lodży i siedzieć w niej, tylko fajniej jest na spokojnie się poruszać i oglądać widoki wokół. Więc no, te odcinki są takie, mówię, mniej więcej 5-7-godzinne. Idzie się grupą razem. Tak, my zdecydowanie podążamy zawsze grupą. To są względy bezpieczeństwa. Absolutnie odradzamy takie sytuacje, że ktoś chce iść jakoś dużo szybciej, tak, oddalać się od grupy. My sobie na to nie pozwalamy. No mimo tego, że to jest trekking, to tam są wysokości, różnie może być. Ktoś może nagle zasłabnąć, może mu się coś wydarzyć. Zresztą tego typu przypadki również w Himalajach się zdarzały i nawet o nich słyszeliśmy, że ktoś właśnie to, co wspomniałem wcześniej, nie wiem, zostanie strącony przez jaka ze ścieżki, więc dobrze jest iść w grupie, kontrolować tempo całej grupy, dostosowywać to tempo całej grupy do wszystkich, bo tak jak wspomniałem, my raczej staramy się iść wolno, bo ludzie często sobie nie zdają sprawy, że nawet jeżeli im się wydaje, że jest bardzo łatwo w danym dniu, to ilość dni, które spędzają na wysokości, ilość kilometrów, które zrobią, tak, i przewyższenie, wysokość powoduje na koniec po wielu dniach zmęczenie, czasami silne zmęczenie. Więc jak w pierwsze dni może się wydawać, że jest tak za łatwo, to już po tych 7 dniach, 9, 10 na wysokości już tak łatwo nie jest. No to się kumuluje wszystko. Jeżeli masz doświadczenie, to wiesz dobrze, że musisz się regenerować, odpowiednie wyżywienie, więcej niż zwykle, no ale to są przyswajalność, no ale to od tego ty chyba jesteście i to mówicie. Dokładnie tak. My bardzo, ale to bardzo zwracamy na to uwagę, żeby ludzie dużo pili, bo to jest główny problem. Ludzie często zapominają o tym, że powinno się pić po wiele litrów dziennie. I jak my im mówimy, że absolutnym minimum to jest 3 litry, lepiej żeby pili 4-5, to robią bardzo duże oczy, mówią, że w życiu tyle nie pili, ale w górach to jest właśnie mega ważne, bo jakby odpowiednie nawodnienie jest też sytuacją taką bezpieczeństwa, bo dobrze nawodniony organizm też jest mniej podatny na przykład na obrzęki płuc, tak? A potem, czyli jakby na występowanie choroby wysokościowej. Ludzie nie są do tego przyzwyczajeni, więc my im o tym przypominamy, że mają dużo pić, że mają przekryski. Nie są przyzwyczajeni nawet do takich rzeczy jak, nie wiem, kremy z UV. Więc też przypominamy im co 2-3 godziny, że muszą się posmarować, bo ten krem już po tych 2-3 godzinach nie działa. Często jest tak, że mówią, no ale rano się smarowałem, no, ale po 2 godzinach już się tyle razy wytarł rękawem na twarzy, że kremu nie ma. Więc mija się czasami ludzi kompletnie spalonych na twarzach, a działalność UV na tylu tysiącach metrów jest przeokrutna. Czyli jeżeli ktoś jest bardziej ambitny,
to może sobie wyskoczyć na jakiś szczyt, który gdzieś po drodze majaczy? Jeżeli ktoś jest bardziej ambitny, to może sobie zaplanować trekking razem z wyskoczeniem na szczyt. Nie da się niestety zrobić czegoś takiego, że jestem na trekkingu, spodobała mi się jakaś góra i wpadam na pomysł, że o, chciałbym sobie na nią wejść. Są fajne góry wokół, na przykład w Dolinie Kumbu, czyli na trekkingu do bazy pod Everestem. My chodzimy na 6000 górę, Island Peak. I to jest fajne wejście, tylko że trzeba jakby z góry to zaplanować, ponieważ pozwolenia na zdobywanie wszystkich gór trzeba wcześniej już zdobywać w Katmandu i trzeba mieć je gotowe. No, poza tym też trzeba zaplanować na to czas. To nie jest tak, wiesz, te góry wydają się, że są obok, ale wejścia na te góry trwają no, często pół doby, czy też całą dobę, żeby gdzieś dotrzeć do bazy pod taką górę, którą wydaje się, że jest obok, a potem następnego dnia wchodzić. Więc my, żeby na taki sześciotysięcznik wejść, to musimy przynajmniej o 3-4 dni taki trekking sobie wydłużyć, żeby dojść do bazy konkretnie pod górę, mieć możliwość zdobycia tej góry, mieć ewentualnie jakiś dzień zapasowy na dzień niepogody, jeżeli by się nie dawało wejść, no i jakby na powrót z tej bazy. Więc tak w czasie normalnego trekkingu tego się nie da zrobić, natomiast faktycznie mamy takie programy łączone, baza pod Everestem, że najpierw idziemy tam, tam się aklimatyzujemy, a potem w drodze powrotnej zahaczamy o taką boczną dolinę, która jest w sąsiedztwie pięknej południowej ściany Lhotse, bardzo dobrze znanej Polakom. I wchodzimy na wspaniałą, fajną 6000 górę. Jak się przygotować do takiego trekkingu kondycyjnie? Co do kondycji, tak jak wspomniałem wcześniej, w zasadzie wystarczą nam jakieś kwestie chodzenia na fitness, jakieś chodzenia po polskich górach, jeżdżenie na rowerku, bieganie, czyli to nie muszą być jakieś bardzo, bardzo specjalistyczne treningi. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie tego typu trekking zafunduje, trening zafunduje, no to oczywiście tak, na pewno mu to zaprocentuje, ale to nie jest tak, żeby na trekking w Himalajach potrzeba było wiele miesięcy jakiś specjalistyczny trening czynić. Nie ma takiej potrzeby. Osoby, które są aktywne na co dzień, uprawiają jakieś sporty, śmiało mogą w zasadzie z rozpędu w Himalaje na trekking pojechać. Troszkę bardziej skomplikowana sytuacja, jeżeli planują Island Peak, o którym wspomniałem, no bo wtedy no już jakby wejście na 6000, no to wymagałoby jednak już takiego może troszeczkę bardziej pod tym kątem treningu. No i tutaj no, temat można by mocno rozwijać, myślę, że na osobnym podcaście, ale wtedy tak. No ale to jeżeli ktoś będzie to miał w planach, to po prostu zapraszam do nas i wszystko powiemy. Ale do samego trekkingu specjalistyczny jakiś trening w moim odczuciu nie jest potrzebny, ale też nie polecam oczywiście chodzenia na tego typu wyjazdy zza biurka, nie robiąc nic. Jeżeli jestem sam i żaden z moich znajomych nie chce pojechać na taki trekking, czy mogę dołączyć do takiej wyprawy samemu? Zdecydowanie tak. My większość ludzi mamy singli, może nie życiowych, ale na wyjeździe tak. Zdarzają się oczywiście też pary czy małżeństwa, tudzież osoby, które po prostu umawiają się na wyjazd ze znajomymi, ale zdecydowana większość wyjazdów to są ludzie albo w 100%, albo przynajmniej w 80-90% składu, którzy po prostu zapisują się na wyjazd do tworzonej grupy i nie ma żadnego z tym problemu. Wiesz, ludzie w górach to są ludzie o wspólnych pasjach, więc bardzo szybko się ze sobą dobrze dogadują i świetnie się integrują. Wszyscy mamy ten sam cel, więc nie ma najmniejszego kłopotu, żeby osoba, która chce po prostu sama pojechać i dołączyć do grupy w Himalaje, w ten sposób pojechała. Nie ma kłopotu. W standardzie są wprawdzie pokoje dwuosobowe, ale też jest na przykład taka możliwość, żeby, jeżeli ktoś ma takie życzenie, po prostu zamawia sobie pokoje jednoosobowe, kwestia jakiejś dopłaty jakby do takiej opcji, więc jeżeli chciałby ktoś być sam w pokoju, bo czułby się niekomfortowo, też z tym nie ma kłopotu. Myślę, że lider też jest od tego, żeby ewentualne problemy i konflikty w grupie rozwiązywać.
O, tak. To bardzo ważna rola i jeżeli jedna, nie jedna z najważniejszych. Poza oczywiście wiedzą o trekkingu, który prowadzi. Ale nie ma co ukrywać, że w miarę tego, jak te dni upływają, w miarę tego, jak ludzie są zmęczeni, no to bywają takie sytuacje, że ludzie na skutek zmęczenia zapominają o konwenansach. No i lider oczywiście wtedy musi takie jakieś zapalne ogniska ugasić, tudzież ewentualnie, no wiadomo, w grupach też się zdarzają różni ludzie o różnych temperamentach, ale dobry lider zawsze sobie z tym radzi. Jakieś szczepienia przed wyjazdem są konieczne? Nie ma żadnych szczepień w Himalaje obowiązkowych, natomiast oczywiście zawsze przypominamy o takich szczepieniach, które warto mieć. Jest to żółtaczka na wypadek, gdybyśmy, nie daj Boże, z jakiegoś powodu na przykład trafili do szpitala. Tak? No to tak jak i u nas w Polsce, jeżeli po prostu idziemy na jakiś zabieg, to też od nas takiego szczepienia wymagają, więc polecamy, żeby o tym pamiętać. Ewentualnie jakieś innego rodzaju, jakieś ogólne, są no, jakieś choroby typu tam dur, błonica i tak dalej, ale większość z nas było na to szczepionych w dzieciństwie i to wystarcza. Nie ma żadnych szczepień obowiązkowych do Nepalu, nie ma żadnych obowiązkowych tabletek typu, jak to na przykład jest w przypadku wyjazdów jakichś, nie wiem, afrykańskich czy dalekoazjatyckich na malarię. Jedyną rzeczą, na którą bardzo w Nepalu trzeba uważać, to jest kwestia tego, żebyśmy nie pili wody takiej prosto gdzieś z ulicy, z kranu, raczej jedli w pewnych miejscach, bo w Nepalu zagrożeniem jest ameba, która no, praktycznie dla nas jest chorobą nieuleczalną już potem, więc absolutnie woda butelkowana, zakręcana, mineralna, nie ma żadnego picia jakby z kranów. Jadamy w miejscach sprawdzonych, znaczeń, które no, też na przykład nie były myte zimną wodą, chociaż tego zagrożenia już w samych górach w Himalajach nie ma, bo tam ta woda jest czysta, ale już na dole w Katmandu, w mieście, to trzeba na to bardzo uważać, więc ja osobiście nie pozwalam sobie na taki street food, na jedzenie na ulicach w Nepalu, no bo różnie z tym może być. Raczej chodzę do sprawdzonych miejsc, sprawdzonych restauracji. Ubezpieczenie. Jakie najlepiej kupić na taki wyjazd? Co do naszych wyjazdów, to w zasadzie jesteś z tego zwolniony, ponieważ ubezpieczenie naszych wyjazdach jest zawsze w koszcie wyjazdu, a jesteśmy legalnym organizatorem turystyki, tour operatorem i mamy wręcz obowiązek ubezpieczać ludzi. I nasze ubezpieczenia to są ubezpieczenia typu full, czyli łącznie z akcjami ratowniczymi w górach. Więc w zasadzie w tym przypadku ciebie to nie interesuje. Gdyby ktoś chciał jechać samemu w Himalaje, no to polecam, żeby było to dobre ubezpieczenie z opcjami akcji ratowniczych, dlatego że akcje ratownicze w Nepalu są bardzo drogie. A przelot jakimś helikopterem, jeżeli to będzie przelot medyczny, jest kwotą średnio, z tego co wiem i słyszałem o niektórych przypadkach, nie mniejszą niż 10 tysięcy dolarów, sam przelot helikopterem. Do tego dochodzą na przykład koszty potem jakichś ambulatoriów, hospitalizacji, więc jeżeli komuś się coś wydarzy w Nepalu, to koszty idą w grube dziesiątki tysięcy dolarów. Więc jeżeli ktoś nie będzie miał ubezpieczenia, które to pokryje, no, będzie miał silny problem, dlatego że wiem, że Nepal robi taką technikę, że nie wypuści turysty z kraju, dopóki on nie da zastawu, nie wiem, karty kredytowej czy jakiegoś przelewu z ubezpieczalni, który potwierdzi, że te koszty zostaną pokryte. Więc nie warto bez ubezpieczenia w Góry Najwyższe wychodzić i mówię, no takie ubezpieczenie musi być przynajmniej na kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Delikatnie podprowadziłem się pod kwestie finansowe. Ile kosztuje taki trekking? To jest bardzo zależne oczywiście od tego, co robimy, ale to są w zależności od trekkingu przedziały pomiędzy 1500-2500 dolarów plus przelot, tak? To jest oczywiście bardzo zależne od opcji, które na tym trekkingu mamy, czy to jest z jedzeniem, czy bez jedzenia.
Więc są po prostu tego typu jakby różne opcje, więc tak trudno powiedzieć jakby bardzo konkretnie i precyzyjnie. Oczywiście też jest czasami tak, że są jakieś drobne wahnięcia jakby tych cen, które po prostu pojawiają się. My po prostu nie znamy na przykład czasami cen w lodżach, jak idziemy na trekking, bo jakieś średnie znamy z poprzednich sezonów, ale, no, ale czy to jedzenie w przeliczeniu będzie dokładnie, nie wiem, kosztowało tam 7 dolarów, czy może tym razem 10, to tego dokładnie nie wiemy, tak? Ale generalnie jedzenie na przykład w Nepalu na trasie to jest rzędu 20 dolarów dziennie, tak? Jeżeli chodzi o wyżywienie w lodżach. Natomiast jakby koszty jakby organizacji tego wyjazdu, no to tak właśnie w przedziale, w zależności od trekkingu, jest to 1500 do 2,5, czasami do 3000 dolarów, w zależności od opcji. To na koniec jeszcze zadam pytanie, które w ostatnimi czasy jest zawsze istotne. Czy w czasie trekkingu jest dostęp do internetu? Tak, częste pytanie. Tu bywa różnie, aczkolwiek tak, do internetu jest łatwiej, bo nawet jeżeli nie mamy zasięgu telefonów komórkowych, bo jednak na wielu odcinkach ten zasięg komórkowy również jest, nie wszędzie, ale bywa, więc czasami w Nepalu po prostu można sobie kupić lokalną kartę SIM, włożyć do telefonu i korzystać z internetu, który nie jest jakoś nadmiernie drogi w telefonie, ale są takie dni, w których zasięgu telefonów nie ma, natomiast praktycznie każda lodż w Himalajach internet posiada. Oczywiście ten internet jest tam w jakimś sensie płatny i to są takie kupony, które się kupuje na jakąś tam ilość danych czy ilość godzin, ale praktycznie w każdej lodży internet jest, czyli nawet jak nie ma takiego zasięgu telefonów komórkowych, to oni mają internet satelitarny z anten i rozsiewają go w lodży, więc praktycznie w każdym miejscu śmiało można sobie zamieszczać posty na mediach społecznościowych bez problemu, tudzież mieć kontakt oczywiście z bliskimi. No, dziękujemy za to spotkanie. Mam nadzieję, że osoby, które są zainteresowane takim wyjazdem, jak mówiłem, morze życia, a może jednym z takich fajniejszych momentów w życiu, szczegóły poznały i będą mogły sobie zaplanować taki wyjazd. I zapraszamy do skorzystania oczywiście z usług Adventure24 i Tomka, bo ma duże doświadczenie w organizacji tych wyjazdów. Dzięki Ci, Tomek, za spotkanie. I zapraszam od razu na kolejne, bo już zapowiadamy, że będą kolejne spotkania z Tomkiem, na których będziemy rozmawiać o konkretnych szczytach Korony Ziemi, którą zresztą Tomek zdobył. Dzięki, Tomek, za spotkanie. Dzięki wielkie, Piotr. Jeszcze raz zapraszam do Nepalu, bo Nepal to nie tylko wielkie, wspaniałe, najwyższe góry świata, ale niesamowici ludzie, niesamowite miejsca też kulturowe i naprawdę miejsca, które będą super wspomnieniem na zdjęciach i w głowie. Dzięki serdeczne. Dzięki, do usłyszenia.